Mano, Weszło. witam was wszystkich bardzo serdecznie Bardzo jak nie w zabijaj mnie. kolejnym odcinku z Among Us. No, Zapraszam na proszę początek do cię, lajkowania, Ludo. subowania, wbijania na Twitch, Fosse Shabia, link w opisie. Dalej, jak jest naszym celem, jeśli chodzi o Guardian Angelowanie. Idźmy sobie w takim razie za. O, dostałem tarczę, chyba od Delvexa też w ogóle. Więc zajebista opcja, idźmy sobie za Delvexem. Dobra. O, Vixa to. Ha, Vixa jest pozytywna. Dobra, zrobimy sobie protektorowanie i tutaj zacznijmy sobie robić download w takim razie. Powrót brata krzaka. Dzisiaj jestem. Poluję na jelenie dzisiaj. No jedno mi zostało. Co się. Wow! No cóż. O, zginęły dwie osoby. Tak, my w trójkę jesteśmy czyści. Jak dla mnie to nie Amongo. Nie wiem gdzie. A on nie żyje, to trudno. Nie wiem, gdzie zginął GPN, ale Mardlax zginął w labie. Czyli o, Prycik w sumie wyleciał chyba. Luna, co zrobiłaś z Nic nie zrobiłam, Mardlaxem? Te ciała mają tak chyba około 5 sekund, coś Burek. Takiego. Pewnie dopiero co cooldown. No, nie wiadomo właśnie, czy 5 sekund, no. Ja widziałem, jak ty tam wchodzisz, potem gasną światła i znajdujesz Mardlaxa martwego tam, więc no, podejrzane. Oj, Luna, Luna. Ja jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie to nie jest Siamongo. No, skurcz też nie. Dobra, czyli wy się skanowaliście? Nie, 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 on siedział, kampił cały czas na tym teleskopie. No dobra. Ej, Vixa robi abstrata! Czekaj, Vexi, a widziałem chyba Nie, Vixa jest 100% tak czysta. Panowie, ja jeszcze tutaj powiem, Amongo, kto stał koło ciebie na tasku z tym, ze zmniejszeniem temperatury? Destru chyba, nie? Nie wiem, nie widziałem, wiesz, dobra. Cię ten zgaszony. Ale potem wybiegłem do światu. Ale bardzo łatwo możemy ogólnie wyklirować, bo ja, Delvex i Vixa byliśmy w jednym miejscu całą rundę, skurcz za Mongiem się czyszczą niby. Mi się wydaje, że Luna self-reportowała szczerze. No mi się też wydaje, bo ona jeszcze przed zgaszeniem światła wbiegała do specimena, zgasły światła i Marmaxa martwego znajduje tam. Chciałam wbiec do specimena. No to co cię wzięło, że nagle co się cofnęłaś? No cofnęłam się, bo zobaczyłam reporta. Aha, zobaczyłaś reporta. Ciekawe. Czekaj, byłaś w specimenie i gdzie ten kill był? Nie no, ona, nie ona chciała wejść do specimena, ale nagle zobaczyła niby report. Przecież ty wchodziłeś tak, do specimena, co ty gadasz teraz, Luna? Nie wchodziłam, podeszłam tam, ale nie weszłam, bo cofnęłam się, bo reporta zobaczyłam. Albo zabiłaś i wtedy wszedł self-report. No właśnie. Poizonowała i potem się wróciła. Jestem na kogo oskarżenia? Na Lunę. To wszystko brzmi sas. Luna. Póki co Luna jest podejrzana. Jak mogłaś, Luna, to zrobić? No mają tak około 5 sekund obaczała. No nie za te Luna! A skąd wiesz, ile w ogóle ma ciało sekund? Zacznijmy od tego. No druga sprawa, że ile to ciało. No może wiem! No. Może wiem. 5 sekund zanim ją go zabiła. No zabiła. The weakest link, goodbye. Czyli co? Czyli zauważyłaś report, cofnęłaś się i to ciało miało dalej 5 sekund? Nie wiem, czy go od razu? Ile zabiła? Nie no, dziwne, dziwne. Dobra, burka jeszcze wywaliło niestety. No droga sad, bo mogliśmy stracić jednego innocenta. Polećmy sobie tutaj na prawą stronę. Użyjemy sobie zaraz Guardian Angela na Delvexie. Idźmy sobie zrobić skan przy okazji. Amongo się skanuje, czyli myślę, że oni są dla mnie czyści oboje. W sensie Amongo tak to z... Z kim on tam był? Amongo z... Kurde, kto tam był? Nie wiem, że nam się czyścił. Nie pamiętam dokładnie. Z Mardlaxem albo z Destrem? Kurde, już nie pamiętam. Nie no, Mardlax nie żyje. To nie mógł być ten. No dobra, panie Legion. Tutaj mamy Destra. Okej. Zróbmy sobie tutaj taskę. Obrońmy sobie naszego Delvexa. Póki co. Okej, co się zdało? Okej, zostałem zbakmailerowany. Co to było? A witam wszystkich. Znalazłem ciało skurcza i od tego ciała zostałem odbiegał wyciszony. Pan policjant Vexi. Legion chyba jest Jesterem po stałączku ciała. Albo jest tym blackmailerem, bo Abiego wyciszono. Nie, poczekajcie, bo widziałem jak Legion wybiegał z labelu. Mogę się teraz odzywać. No właśnie, a oni byli te ja pięci ze sobą. Ale ja widziałem Legiona. Mi się wydaje szczerze, że Legion jest nad po prostu Jesterem, bo stał na dwóch ciałach jakoś losowo. No ale Legion nie wiem, ale kto mógł wtedy Abiego wyciszyć, no. Dobra, dajcie mi powiedzieć. Abi się ze mną uskanował. Niech mówi Vexi.
Wybiegłem sobie z tam z laba, z góry. Pobiegłem sobie na dół, spokojnie, bo miałem... Ogólnie ja jak robię taski, to patrzę na mapę i biegnę z otwartą mapą, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie co jest. A, żeby sabotaż robić. A właśnie był sabotaż i ktoś go dość szybko wyłączył. W każdym razie Vexi odbiegał od ciała. Od ciała Skurcza i tylko jedno ciało tam widziały. Ja bym na Legiona nie głosował, bo wydaje mi się, że po prostu chce, żebyśmy... A ja bym na ciebie zagłosował. Ja to podejrzane. Na Vexiego na pewno daje. Bo nie jest, od tam jest Legion podejrzany, że on wyciszy siebie go. No. Łatwo. Czyli pewnie był i nie trafił. No to zostaje Amongo, Destru, Legion. Nie, ja nie zostaję, bo my się z Abim skanowaliśmy, więc no. Zostaje wasza czyli trójka. Czyli mogłeś go wyciszyć. Problem taki, nie mogłem go wyciszyć. Abi następnym meetingu może powiedzieć, że się skanował ze mną. Bo widziałem, też że następnym moi... może potwierdzić, że wybiegał stamtąd razem ze mną. Ja nie mogę. Dobra, Imo na pewno jeden Impo nie żyje, więc można skipnąć. No dobra, jeśli można to skipnąć tak, w sumie. Jeśli Abi będzie tak rozmowny jak teraz, to ja wątpię, żeby nam powiedział prawdę. Nie, zobacz, no, jest no, albo Legion, albo Destru. Pytanie, czy Blackmailer jeszcze żyje? A gdyby zginął, to by go nie odciszyło, nie? Nie, chyba nie. Chyba nie, no, chyba skip. Całe głosowanie to. No, dobra, skip, no bo jeden impostor dead, no. Nie. Ja bym zgłosił przycisk. Teraz. Ty jeszcze, Abi, cicho jesteś. No, cicho, Abi. Dobra, cisza. Cicho. Dodatkowo się odciszyłem. Elvex jest czysty na 100%. Amongo jest czysty na 100%, no zostaje mi Destru i zostaje mi... kto tam jeszcze zostaje? Zostaje Legion. Legion nie wydaje mi się, żeby był, Vexi wydaje mi się, że był impostorem. O dobra, ktoś to naprawił. Protektujmy sobie. Dobra, teraz tak, w takim razie... Zostaje nam albo Destru, albo Legion. Delvex jest 100% tak czysty, a Mongo jest 100% dobra, tak czysty. Dobra, ja wydaje mi się, że tym, że asasinem był Vexi, więc no jestem inżynierem. Teraz światła naprawiłem wcześniej. No w sumie no, to by się zgadzało. A Destru, ty Mongo jesteś pewny? Ty Mongo jesteś pewny za pierwszą rundę, że Destru nie mógł nic tam zrobić? Ja go nie widziałem w ogóle, więc nie widziałem. Właśnie, że w światłach go nie widziałem zupełnie. A, okej. Jakby trzeba naprawiać światła. Więc no. I skończyłem nad storage'em. Nie, no dobra, to rzeczywiście Destru. Dobra, to jest bardzo proste, Destru. No rzeczywiście mamy inżyniera, ja mówię, resztę mogę potwierdzić. No i bardzo proste. Nie wstydziłbyś się. No jest. Zginie wyciszone, czy to... W trójkę się potwierdzacie, jeden jest... No bo byłem Guardian Angelem, byłem Guardian Angelem Delvexa, więc mogłem go potwierdzić. Amonga też mogłem potwierdzić, bo się ze mną skanował. No i jeszcze do tego mieliśmy rzeczywiście inżyniera, który naprawił światła, więc to nie miałeś szans, Destru, no. Ja ci AB jeszcze tarczę dałem. No tak, wiem. Dlaczego mi wyskoczyło, że gra jest pełna? A, bo jest 12 na 12, kurde. A, jest 13 osób ogólnie. A nie miało być na 13 osób, czy co? No, ale przecież tych się klapek nie wpisywałeś. No dobra, no zmienię najwyżej, no. No, ale no niestety opierdzielają się twórcy i nowych mapy. Nowe mapy zobaczymy, kiedy już nikt nie będzie w to grał. Niestety. O! Nowa mapa. Dobra, gramy na Submerged, widzowie. Ale ja tu nie wiem. Bo ile można grać rzeczywiście na tym polusie? Stwierdziliśmy, że w końcu sobie zagramy coś innego. Tak, dokładnie. Submerged to jest jedną z lepszych map, bo nie stworzyli ją... jak ci w ogóle się nazywali? Już zapomniałem, jak się nazywali ci od stworzenia. Dobra, potrakujmy sobie. Kurde, ja nie wiem, czy ja to zdążę zrobić. A to jest chyba... reaktor. Kurna no, aż się długo się robi tego taska. No to jest traktor, więc no ja i tak nie jestem w stanie z tego piętra nic tutaj zrobić. Dobra, pojedźmy. Inner slot, o. Dokładnie, już zapomniałem, bo po prostu nic się nie dzieje. I przy tym po prostu trzeba czekać, aż to się zapełni? No dwie osoby muszą być, no. No? A, okej. Co jest?
kapitan. Coś się stało się. Co się stało? Co się stało? Dawaj jest wyciszony. Nie, klapka wyciszona. Klapek nie obzywaj. Śmom zaklejony został. AB? No. To by też pokazało report w tamtym miejscu, czy co? Tam był report? Sorry, klapek, bawiłem się taśmą, 15 razy taśmę kleiłem i no, przyszedłeś, to ci zakleiłem przez przypadek. No, nie, gdzie przeszedłem, nie widziałem reporta, bo miałem mapę włączoną, nie zwróciłem uwagi. Nie trafiłem w taskę. A gdzie było ciało w ogóle? Widziałeś? Widziałeś to ciało? No właśnie nie widziałem, ale kliknąłem, bo tak szedłeś, bo minąłem ciebie i od razu... Bo my gdzie byliśmy? Byliśmy przy security chyba, to chyba w security musiało być ciało. No, przy security byliśmy. Okej. Gdzie tu jest security, bo nie widzę? No, pod stawem, na dole macie. A, tu, dobra. Przy centralu. Kurde, no nie mam pojęcia, co się z Delvexem stało, no. Jedna osoba zginęła, więc no kurde, za dużo się tutaj nie dowiemy. Jak no jest... cóż, umarł no. Tyle. A kto umarł, ten nie żyje, skip. Dokładnie. Dokładnie. Zwłoki do wody wyrzucić i jedziemy dalej. Aj, no nie mam pojęcia. Niech się rybki najedzą. Cały czas chcesz się pozbyć do wody. Ale potężny spak. A, klapka aż odciszyło od tego słapa, holy shit. Wow. Odkleiłem go taśmą w końcu. Dobra, ale kiedyś może zagramy jeszcze na tym airshipie, tak sobie myślę. No dawno bardzo nie grałem. Praktycznie od premiery wyszedł ten airship. Jak to się robi? Jesteście pode mną? No, nie, no, ja tego taskę mam. Nie musi być kurwa taki toksyczny. Mówi osoba, która mówi... No właśnie, dobra. Cicho bądź, Marlax toksik. No właśnie, proszę się uspokoić. No Marlax, nie bądź taki niemiły. Kurde, ktoś coś to odpala. Idziemy do balastu. Zrobić oho. Kurwa, nie widziałem stóp. Ale ktoś, kto biegł z... No bo w lobby widziałem, że ktoś biegnie już, do góry. Już możemy się zagrać z Burkiem. Zagnać. Do dole czy lobby do góry? Właśnie, to pytanie ważne. Do góry. A to nie, dobra, bo myślałem, że skurcz, ale skoro do góry, to nie skurcz. Myślę, że Burkowi już mówimy, papa. Komunikacji. Czemu? Dlaczego? No nie ważne. Dlaczego? A, nie wiem. Dobra, jeśli, czyli... Jeśli im po stronie ogarną, to lepiej. Czyli na dole w lobby, tak? Mm. No tak. Ja bym jestem... że ktoś biegnie, ale nie popatrzałem się na jego stópki. Kurde. Lobby to ciul daleko. Nie, no ja byłem na górze od balastu, w sensie wchodziłem do balastu od góry. A ty nie byłeś na dole w elektryku tam? Ja się kisiłem w engineering. Byłem, ale już jestem na wejściu do balastu od góry od strony. Ale ty odszedłeś 5 sekund temu, nie no, 7 sekund temu. No to, elektryka, no to 7 sekund temu, no to idealnie, żeby tak przebiec. Tak o. No. Z elektryka no, tam pod balast. To... No nie, no bo tak to przebiegłbym obok tego, obok Burka. No, ale on mówi, że stópek nie widział. Bo no dobra, no, ale on by widział mnie nawet nie stópki. Ale ja mówię o górnym lobby, nie o dolnym. A, no to ja mówię o dolnym, ja byłem na dole. A ja mówię o nie było cię lobby. W dolnym lobby. To myślałem, że w dolnym, bo mówiłeś, że ty byłeś. No mnie nie było, nie było mnie w lobby, no kurna. Ja byłem całym. W górnym, tam gdzie obserwatorium, tam gdzie... No, ale AB, przed chwilą powiedziałeś, że byłeś w dolnym lobby. Nie, mówię, że... Pytałem się Burka, czy to chodzi o lobby ogólnie, nie, że ja byłem w dolnym lobby. Ja usłyszałem, ja byłem w dolnym. Nie, ja byłem, tak ja nie byłem na dole w sensie, tylko na wejściu od góry na balast. Tam obok security. Destru, ty byłeś w elektrykalu? Tak. Okay. A ja wam przygotowywałem kanapki, więc zapraszam do kuchni, kto chce. Dobra, ogólnie kwestia, że dalej się nic nie dowiemy zbytnio. Ja proponuję taktycznego skipa. Kurde. Dobre info. Trudno się... Nie no, trudno tutaj... No jest trudno powiedzieć, bo ginie jedna osoba, jest nas 12, znaczy razem jest nas 13, więc no, ciężko tutaj cokolwiek wybierać. Teraz jest 11. Dobra, trzeba zacząć korzystać z tego spaja, bo to się źle skończy. Idziemy do admina. To za mapa submerged. Już grałeś na niej z nami, Junior. Kiedyś. Jak ona wychodziła. Chyba grałeś z nami wtedy. Security, GBN, Vixa. Tutaj mamy chyba Destra z... Kurczę, z Luną chyba. Luna biega z tym. Witalców chyba na tej mapie nie było, jeśli się nie mylę. Tutaj mamy czerwony, różowy. Kurde, strasznie dużo kolorów.
Marlek żyje, dobra, okej. Dobra, założona maska. Oj, nie, źle wszedłem. Czy mamy gdzieś tutaj Vitalsy? Ja tutaj widzę admina i tutaj też widzę admina. Nie ma tutaj, nie widzę Vitalsów. Dobra, tutaj jest lobby, Burek, Destru, Luna. Na przeszłym pomieszczeniu jest ktoś, jak ja mam to ogarnąć? Kto gdzie kogo zabija? GBN, Luna tam byli na górze. O! Dobra, GBN jest jednym z impostorów. O nie. Kurde! Nie mogę wam powiedzieć dokładnie skąd to wiem, ale Klapek potwierdzi, że wybiegałem z pewnego pomieszczenia, z którego mógłbym się coś dowiedzieć. Jestem w 100% pewien, że zrobił to GBN. Ale ty zdajesz sobie sprawę z tego, że... Ale o czym... Czekaj, bo ja nie rozumiem, o czym ty teraz szczerze. Nie musisz rozumieć, ale... No muszę, bo jestem oskarżony. Właśnie, ale pewnie dyskutujesz. Ale jeśli teraz bym sprzedał swoją rolę, no to... Ale to ja nie mówię, że masz sprzedać swoją rolę, tylko chcę wiedzieć przynajmniej... No dobra. Co widziałeś? Właśnie na jakich podstawach do GBN oskarżasz? No, Klapek wie na jakiej podstawie, no ale nie mogę wam za dużo powiedzieć, bo będzie ten. No ale wypadałoby powiedzieć, bo mi się wydaje, że Burek ma podobne sposoby sprawdzania ludzi. No. Nie, Burek ma inne sposoby na sprawdzanie ludzi. Czemu? Co? No nie wiem, bo mi się wydaje, Burek, że AB po prostu próbuje sklejmować twoje sposoby na złapywanie impostorów. Nie, to nie były stópki. No Burek, przecież sam mówiłeś, jaki masz sposób na łapanie impostorów. No ale to nie... Nie mam takiego sposobu na łapanie impostorów. Przecież rundę temu mówiłeś dosłownie, że no... Nie widziałem, że widziałem, ale to jest... No to dlatego mówię, że AB próbuje chyba zrobić to samo, co ty. A czy mi się wydaje, że GBN jest legit, bo on sporo ze mną łaził i tak. On bardzo długi czas chodził z Wixą. Co ty gadasz? Ale ja on ze mną łazi, GBN i robi ja widziałem, ja Wixę widziałem raz w życiu, bo jak robiłem download w security... A to gdzie teraz jesteś GBN? Już ci mówię, tylko odpalę mapę. No kurwa, no. Mapa mnie ta centrala cofnęła. Czekaj. No dobra, no ale... Wiesz, czy byłeś na górze, czy byłeś na dole? Wiesz co, jestem albo w research, albo w medical. No to... A gdzie byłeś wcześniej? No wcześniej byłem w security na dole. Potem poszedłem do storage'a i lobby i potem pojechałem lobby do góry, wziąłem maskę. Potem poszedłem do lounge, ale w sumie nic tam ciekawego nie było i potem poszedłem do lounge, mówisz? Medical. Nie, dobra, GBN pierdoli, był w kafeterii, zajebał tam Wixa i teraz jest w research albo medical. No bo jestem w research albo medical, ja to skupiłem. No bo i byłeś w kafeterii, tam zajebałeś Wixę. GBN, poddaj się sile matematyki. Znaczy ja nie byłem impostorem, ale okej. No dobra, no nie, mogłeś być centralną zabijającą. Na pewno był zabijający. Nie, bo nie był. Zrąbaliście to. Było wcześniej powiedzieć. Już powiedziałem. Nie no, Klapek był w tym pomieszczeniu, Klapek nie zabił. Wydaje mi się, że dobrze powiedziałem. Rzeczywiście bardzo możliwe, że biegał za Mongiem. Dobra, ile to mamy? 5, 15, 16, 17, 18. Oj, dobra, które to teraz ma przecenę? 18 to jest to. Dobra, super, zajebiście. Zrobione. Oj, jest przy okazji aktualnie tutaj. Dobra, super. O nie, ktoś komsy wyłączył i nie widać żadnych kolorów, ale źle. Transporter mózgu. Transporter, kogo tepnąłeś ze mną? Ciało upadało dosłownie w tej sekundzie. No jeśli ktoś jest transporterem, no to niech się przyzna, bo to jest po rundzie wtedy. No, transporter. No to chuj, no nic się nie dowiemy po rundzie. No dobrze, dzień dobry w takim wypadku. No dzień dobry, no. Szczerze mówiąc nie pamiętam. Wow, nie mogę. On nie pamięta teraz, nie powie. Wow. Burek Marlux, co nam powiecie, jakie macie role? A nie, w sumie... No, lepiej, żeby się nie przyznawali do ról. Ej, patrz, no nie, no jak zestrzeli rolę, to ty, AB, jesteś killer, bo zrzuciłeś na GBN, a ja wiem, że nie jestem i w dodatku zgłosiłem to teraz, co byłoby bez sensu.
Któryś to z nich jest, jak do siebie strzelam, to no, ale że... jest drugi. Kurwa, no wystarczyło, żeby Skurcz wiedział, do kogo teleportował, no. Tak, mógł powiedzieć, kogo teleportował, a nie zamiast, no nie pamiętam. No, haha, nie pamiętam. No zajebiście. No niech powiedzą rolę, no bo nic nie stracimy. I... No dobra, no niech powiedzą, no. A Burek? Burek. Asasyn nie może już strzelać. Jestem teraz crewmate'em, bo byłem Angel Guardianem właśnie Vexiego. Aha. Znalazłem. No okej. Okay. A Mardlax? Ja? Jestem no. Swaperem. Swaperem. Jakoś mam wrażenie, że to chujowy climb, bo wydaje mi się, że już Swapera dawno nie mamy. Chyba, że... Wolnie skipniemy, zobaczymy, czy on słapnie i zgłosimy. No to właśnie, no to zagłosujmy. Czy już nie było swapera w poprzedniej nie, rundzie. No to nie, no kurde, jeśli rzeczywiście on jest swaperem, no to zagłosujmy na niego, on zesłapuje po prostu siebie, no nie ma problemu. A no właśnie, zdecydujmy na niego i. Aha, no cóż, to musiał być Mardlax. Strasznie chujowy climb, Mardlax. Bruch. No w sumie najgorszy, tak jak mam myślałem. No najgorszy możliwy climb, jaki mogłeś, bo i tak byśmy za ciebie zagłosowali, tak to. Klikuję na tobie kurno rolę i tak kurno swaper mi wyleciał, no no. Ej, ja autentycznie randomowo wyteleportowałem. Randomowe osoby. Kim byłeś, okay, GBM? GBM był werewolfem. A, no właśnie, najłatwo. Werewolfem i kurde ze mną połączony miłością. Marlax, ja wiem. Ale on go tak... Impostor za mną łaził, impostor za mną łaził. Byłem medykiem, kurde, i mu tarczę dałem. No tak, mogłem z tą łazić, ale taski robi medyki, zgubiłem. A ja Mongo, a mnie ktoś atakował? Nie, nikt cię się nie atakował. A, nie, wiesz co, bo Wix jako impostor za mną łaziła i myślałem, że nie mogła mnie zabić, bo miałem tarczę i ją zabiłem. No właśnie, nikt nie atakował, to jestem. A, jeszcze jednej osoby nie ma, kogo nie ma. Mardlax, to ja, że ja się z tobą droczę, nie znaczy, że możesz mnie zawijać w pierwszej rundzie. Okej, okay, lecimy tym razem. Sheriff. Okej, okay, no ale wyhaczone w tamtej rundzie, udało się wygrać, więc jestem zadowolony. Chociaż na tej mapie jest po prostu ciężko, tym bardziej, że gramy w 13 osób i dokładnie nie ogarniamy tej mapy. Trzeba by było naprawdę na niej długo pograć, żeby rzeczywiście dało się jakieś super rozkminy robić na tej mapie. Oj. Dobra, no to co, lecimy sobie na lewą stronę do obserwatorium i zróbmy sobie to, co mamy dostępne. Dobra, tutaj mamy to od razu, superancko. Tutaj GBN z Luną czekają. Okej, okay, zróbmy sobie tutaj. O, znaleźli, dobra, super. Oni dalej tu stoją? Ja nie wiem. Dobra, pójdźmy do tego... O, dobra, ktoś naprawił tę komunikację w końcu. Dobra, pójdźmy sobie w takim razie do windy tutaj i pojedźmy sobie na dół. Nie no, nie będę póki co dodawał nowej roli, dodaję po jednej roli. Czym się charakteryzuje ogólnie ta mapa, to jest, że są trudne taski ogólnie, mam takie wrażenie po prostu. No na przykład ten, kurde, jak tutaj dotrzeć? Można zrobić też tak. Nie, to też źle. Kurde, no i to jest zajebane. Nie no, te rury to jest tragedia jakaś, trzeba szukać 3 lata. A weź, kurde, ja się z kafeterią męczyłem, kurde. No taski, ogólnie mapa jest spoko, ale te taski niektóre są tak przejebane. No ja biegam z mapą cały czas ogólnie, żeby wiedzieć, gdzie mam taski. Patrz, mi nie miała reszty wydać tej kafeterii, musiałem się z pieniędzmi męczyć. Dobra, ogólnie tak, jeśli chodzi o to obserwatorium, to tam macie ten, no tam macie ogólnie czas pokazany przy taskach, kiedy on jest widoczny, a kiedy nie jest widoczny. A potem wystaliście kurde na tym obserwatorium, tam była kto? Był GBN i ktoś jeszcze tam stał, nie pamiętam gdzie kto. Byłem? No, no, w obserwatorium tam na początku. No, ja byłem. Dawno temu. AB, ja tam stanąłem, bo za 5 sekund był rekin. A, no dobra, no, każdy ma inaczej chyba. Każdy ma tak samo. Każdy ma tak samo. No, ja tam byłem, bo akurat zorientowałem się, że jak pojadę windą do góry, to rekin będzie za sekundę, czy tam co to leci. No, dobra, no to gdzie w ogóle jest ciało? Między filtracją a centralnym. Ej, ja mam taką a to prośbę, jestem, jestem filtration, tylko że kurde, no nie mam pojęcia, kto łatwiej przebiegał. Ale to jest ciało. A, no właśnie, to ciekawe.
Ja zanim klapek powie, skąd wiesz, że jest ciało, to chciałem zwrócić uwagę na fakt, że powinniśmy od razu zrobić guzik po tym spotkaniu, bo Skurcz od razu zagłosował, więc prawdopodobnie wie, kto go uciszył. Albo skipnął po prostu, no. No albo skipnął. Albo skipnął, ale to będzie miało... Nie, nie wydaje wiedział. Mi się, żeby już Skurcz wiedział, kto go wyciszy, bo wstawiam na tej mapie, no to no, każdy mógł obok niego przy... No bo nic nie wiemy. No bo nic... No skipnuje i tyle. Nic nie wniesie do tej rozmowy po prostu. Dobra, no ale to... Ale dobra, no to wiedz... Skąd klapek wie, gdzie jest ciało? No właśnie, skąd klapek wie, gdzie jest ciało? No klapuś, słuchamy. No, ponieważ wiem, gdzie jest ciało. Zajebiście! No dobra, świetne wytłumaczenie. Nie, on pewnie z jakiejś amnezji jakiejś. Ale nie, on powiedział, gdzie jest ciało przed tym... Od razu powiedzieć, gdzie jest, jaką mam rolę. Nie mów, no mów. Po prostu wiem, gdzie jest ciało i tyle. No okej, okay, dobra, no tak pierdzielone. Więcej niech was nie interesuje. Ale dobrze, głupie impostory jeszcze nie zajebał. Ej, dobra, to jest aluzja klapka, że zajebał. Sam jesteś tak, aluzja. No. Sam jesteś żaluzja. Jest, no. Raczej żaluzja właśnie. Nie, no dobra, jak. Weź. Ja wolę być zasłodą niż żaluzją. Uroki tej mapy. Dobra, idźmy na lower. Zrespić. No i co, idziemy do tego filtration i w końcu trzeba zrobić te rury. Za każdym razem jest inaczej. Chyba. Dobra, zróbmy tak, tak. A nie, no to trzeba od tej strony, czyli to musi być w ten sposób. Kurwa. Ale tragedia, no. Dobra, to może tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak, jest zrobione! O, i ktoś światło wyłączył z tego powodu aż. Aleśmy do tego elektryka włączyć z powrotem. Dobra, zajebiście, udało się. A zróbmy przy okazji sobie... A, zaktywowana jest ta kamera, spoko. Udałoby się rzeczywiście pójść na kamerę i popatrzeć. Klapek wygląda, jakby rzeczywiście robił taska. Jest to bardzo podejrzane, wie gdzie robić taski, najgorzej. Idźmy do security. I zobaczmy rzeczywiście. Troszkę na kamery. Elektrykalu jest Luna. W lobby mamy Vexiego. Legion Central. Tutaj mamy GBN na teraz. No i Vexi przyszedł mnie zajebać. Ajaj, szkoda. I nie trafiłem. Unlucky. Pięknie. Jeżeli mogę coś dopowiedzieć do poprzedniej rundy, no, to generalnie drogą dedukcji mi zostało, bo domyślam się, że blackmaila można nałożyć tylko na bliską odległość. Tak. No tak, ktoś musi. A ja się mijałem tylko z dwoma osobami w poprzedniej rundzie. Z kim? Mijałem się z Delvexem i mijałem który się z Vexem. Który nie żyje, i z Vexem. No, dobra, ale tam nie było klapka. I był tam Mardlax poza. Ale co ma klapek do tego? Właśnie, no bo... A, ty dostajesz... Aha! Bo ja blackmaila dostałem w poprzedniej rundzie. No dostałeś blackmaila. Ja mówię, że ja tylko no się to nie... Delvex nie żyje, to w sumie Vexi dostał, he? No, a... bo ja się... Ale jeszcze tam był Mardlax i był chyba Legion, nie? Ale nie, ja się z dwoma osobami tylko w tym. Ja się tylko miałem z dwoma osobami. Skurcz, jesteś a ty głupi, byłeś... Skurcz, jesteś głupi! Skurcz, pół rundy się z Luną trzymałem! Mi się wydaje, że byłem na górze. Byłem na górze. Delvex mnie minął w windzie na wjazd na górę. On wychodził z windy, ja wchodziłem. A Vexi mnie minął, jak on wchodził na górę do windy, zjeżdżając na, żeby zjechać na dół. No. I dosłownie, dosłownie chwilę potem poszedł raport. Kurczę. Po idę sobie wlać kolki trochę. A teraz nie widziałeś ciała? Nie. A możliwe, no bo tam od drugiej strony, tam od dołu wchodziłeś, a ciało było na górze, no dobra. Ja byłem przez klapek widzisz ciało, żadnego ciała, tak jest. Tylko znaczy, ty masz takie potężne oczy. Generalnie to do jednej windy wchodziliśmy ja, Legion i Mardlax. I to była ta sama winda i cię mijaliśmy w trójkę pod sam nie, koniec. Nie, mijałeś mnie sam. Spierdolisz. Oni od innego musieli, od innej strony musieli jakoś iść, bo ja tylko ciebie widziałem. No ale nawet jeżeli, załóżmy, że Mardlax dał mu blackmaila, tak? Mardlax nie żyje, więc jednego zabójca mamy mniej, więc możemy się pomylić. Dobra, ale kwestia jest taka, że całą rundę się trzymałem Vexi, z... Vexi, pierdolisz głupoty. Pół rundy się trzymałem z Luną, no, która dała mi tarczę. A ale potem spotkałem na sekundę dosłownie Mardlaxa i Skurcza i Legiona. Boże, dosłownie... A!
No i patrz. Wow. No i zdradziłeś, że ona jest. Zadowolony. Ale sprzedawczyk, ja bym jeszcze bardziej wyrzucił za nie kalę. Miałem okazji zdać. Dobra, trzeba wyrzucić Weksiego, bo tak sprzedał jedną lunę. Dobra, wyrzucać Dziana. Legion, Weksi lub Klapek nie mieli głosu. No, jak mogłeś sprzedawczyku. Kurcz, jesteście głupi. Nie, nie jesteś nie dałeś swojego medyka. Oni się sami z swojego medyka, wstydź się. Jak mogłeś to zrobić? Przepraszam. Jak ci kurwa nie wstyd? Oj, sprzedał sobie medyka. Jeszcze. O, nieźle. No cóż, wyszło jak wyszło. Dobra, zróbmy tego taska, bo jest mega trudny. Jest trudniejszy niż zwykłe ponsy w polusie. Questy na tej mapie są strasznie przejebane. Na tej mapie chyba trzeba zrezygnować z robienia tasków i rzeczywiście skupić się na łapaniu impostorów, bo to jest tragedia, powiem wam. Tutaj zaraz trzeba kręcić, kurwa! A! Ruszyła maszyna! Dobra. Ja pierdolę, dziękuję za uwolnienie mnie z tekstur. Z tekstur? Ktoś mnie, kurwa, przeteleportował i utknąłem, kurwa, w teksturę. A, to ze mną. Dobra, cię przeniosło. Ale... No, ze mną giem tepnąłem. Nie wiem, zrobiłem to spotkanie tak. No, będzie trzeba dać mi tasków, sumie, no na pewno. Patrząc po tym, co się stało poprzednio. Ale czy widział ktoś, kto nie głosował w poprzedniej rundzie oprócz. Legion i Klapek. Ja po prostu nie ogarnąłem, co się stało. Nie, ale mi się bardziej. Ale nie, mi się bardziej rozchodzi o to. Nie, się nie rozchodzi o to, że nie zagłosowałeś na Weksiego, bo to już mnie nie obchodzi. Tylko mi się rozchodzi o to, że. Skurcz, ktoś do ciebie dzwoni. Tylko mi się rozchodzi o to, że ktoś musiał strzelić w lunę, a to musiała być osoba, która jeszcze nie zagłosowała. Więc. Jeden z was, Destro, jesteś w 100% pewien, że jeden z nich, że oni tak. Nie zagłosowali. No ja nie zagłosowałem, mówię. No to Klapek ja albo Legion. Ja zagłosowałem na Weksiego. To Klapek albo Legion musi mieć. Klapka wygłosujmy. No patrz, Skurcz zagłosował na pewno, a Mongo też, bo widziałem, a GB, no ja też. Ale Klapek też niby mówił, że ma taką specjalną rolę i nie wiem właśnie, czy on fejkuje, czy rzeczywiście. No ale to Klapek, jaką masz rolę, bo... I dwa razy był przy ciałach, więc no... Klapek, jaką masz rolę? No dwa razy byłem przy ciałach, bo mam rolę, która pozwala mi z duchami rozmawiać. No ale. Aha, no dobra, a ty Legion jaką masz? Aha, no i koniec! Mogę powiedzieć, ale boję się, wypadałoby. Że wtedy oberwę. No ale jeżeli oberwiesz, to Klapek wyleci i twój asasyn zginie. Aha. Aha, no to zastanawiam się, myśli, no to... pomyśli. I nie wymyślił. Nie, dobra, nie wymyślił. Nie strzelił, no niestety, nie trafił. Mi się wydaje, a, że... Będzie traitor. A to chwila, a co jeżeli Klapek to jest jakiś Jaggernaut albo coś? Ej, no właśnie, on pewnie strzelał, powinien strzelać. Bo mi się wydaje, że on chyba strzelał. Wiesz co, mi się wydaje, że jemu się role pomyliły. No tak, tak, bo dwie role pomyliły. On strzelał wiadomo w co, a... Jesteś pewnie... Tak, ja byłem nie wiem, kwestia jest taka, że jest nas pięciu, dwóch impostorów mamy chyba na pewno, nie? Znaczy nie impostorów, co zabijające role. Asasyna też no, na pewno. Możemy mieć neutralną albo właśnie neutralne jeszcze zostało. Wiesz co, mi się szczerze wydaje, że to może być Klapek, ale ja bym jeszcze to skipnął, jak bo dla jest pięciu. Chociaż to jest nas pięciu, to może być pięciu, traitorem. Ale też pamiętajcie, że może teraz traitor wlecieć. Może, ale z neutralną rolą to by było bez sensu, bo wtedy też by było pogrzeb dla crewmate'ów. Rel. Chyba jest jakieś sprawdzenie tego, nie? Na pewno będzie traitor, bo tak to by się runda skończyła. No, GBN zmienił się w traitora. Ale możemy go pofollowować. Na pewno trzeba zmniejszyć ilość tasków, bo to na tej mapie, kurczę, tyle tasków to jest za dużo. 8 tasków to jest... Oj, bo to trzeba dużo biegać. Jest dużo po prostu dystansu między taskami. Zobaczmy, co zrobi GBN w takim razie. Zobaczmy, wyłączył światła. No i zobaczymy, co tutaj zrobi. Jeśli chodzi o tu właśnie trudność tych tasków. Aj, zabił Jestera. Jedynie jego zagrożenie. No to myślę, że po prostu tych tasków powinno być trochę mniej. Jeszcze mamy jedne kable. No, GBN myślę, że ma sporą szansę. Ale tak naprawdę... O, jeszcze te duże kabelki. Ale z drugiej strony... oni skumają, że nie ma już transportera.
Gdzie się tepnął teraz GBN, kurde, to jest pytanie. Nie mam pojęcia, gdzie jest teraz GBN. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciało w lewej windzie. W lewej windzie to jest która winda, bo ja nie znam się tutaj. Bo tutaj na tej mapie masz 5 wind. W sensie w lewej z tych środkowych. Czyli trzy centralne. Ta centralne windy, lewa. Chyba ja się boję, że to jest self-report. Ale mi się wydaje, że jednak klapek jest tą rolą, bo już 3 razy widział. To się, że 3 razy ciało widział. Albo naprawdę miałby... ma dobry, kurde, teraz gaming, kurde, i dobrze fejkuje tą rolę. No nie wiem, ja już mam tak mętlik w głowie po prostu. No co jeżeli Legion strzelał w medium? No i nie trafił. Ale właśnie, jeżeli by strzelał, no to co? Bo no to, klapek no jest tą drugą, no. Zakładając, że klapek byłby medium, to przecież jakby Legion strzelał w medium, to by zabił. Klapek sfejkował. No ale chodzi mi o to, że nie zrobił Legion. O to, że jeżeli on strzelał w medium, a klapek nie jest medium, chyba że sfejkował rolę. No to wtedy już inna sprawa. No dobra, ale asasyna już nie ma, nie? Bo się wyłożył. No jak widać było, nie? No to możemy ten, z ról się wyciągnąć. Ja jestem transporterem. No ja jestem medium. Jestem trackerem. No to fajnie, to ja jestem weteranem. No i chuj, po robocie. Co teraz? No, będzie strzelał. Kłamie. Znaczy, no, powiem tak, osoby, które transportowałem, potwierdzą, że jestem transporterem, bo były śmiesznie miotane po mapie wcześniej. Pytanie, czy da. Nie, w sumie chyba nie ma traitora, bo już by ktoś nas ostrzelił. Ci wydaje, że jest jeszcze chyba jakaś jedna neutralna. No cóż. Jaka neutralna by mogła być? Ewentualnie możemy spróbować na taski zagrać, że brakuje nam. Dość mało w sumie. Ja muszę rekinę znaleźć. Aha. Nie, po robocie jest. Nie możemy na taski tego robić, bo trzeba... No właśnie, bo już mają taski. Ja bym nie zdążył wybrać po prostu ich na koniec strzelać. To ja mam pytanko w sumie. No. Ile rund temu ostatnio raz był użyty moc teleportacji? Nieważne kiedy. Ja byłem ale wiesz co, skurcz ten argument, jakby ten argument był dobry, ale on by się nie przydał, bo ja zużyłem wszystkie teleporty. No właśnie, to też druga sprawa, że po prostu ma tylko 5 teleportów. Tak, był tym traitorem. No. A czemu Co ty Legion zrobiłeś, kurwa? Jak ty nie trafiłeś w tego? Nie wiem, chyba na Mystika dałem. Jezu! A ja myślałem, że klapek jest jakimś agernautem. Wow!